Cześć, cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Aby wam cydr, tęcza i wiadro brokatu. Jak codziennie podczas Vlogmas jeden filmik z magicznymi rzeczami, o których chcę wam opowiedzieć i dzisiaj to będzie pułapka na demony. Prosty sprzęt do użytku magicznego, który powinien znajdować się w każdym domu. Witam tych wszystkich, którzy są na czatach i dochodzą. I słuchajcie, co nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebny słoik, będą nam potrzebne farby i tutaj najlepiej by była to farba czarna i farba srebrna. Będą nam potrzebne małe lustereczka, którymi można okleić ten słoik na demony. I będą nam potrzebne znaki ochronne, takie jak chociażby pentagram. Ta pułapka na demony, ona działa w momencie, kiedy zapalamy w niej świecę i wyłapuje wtedy te demony. Natomiast tak to sobie stoi jako ozdoba. Słuchajcie, jak ją zrobić? Czy mam tu jakąś szklankę? Mam tu jakąś szklankę? Masz szklankę. Mamy szklankę. Słuchajcie, pułapka na demony powinna być szklana. I oczywiście, że może to być szklanka, ale ja swoją pułapkę na demony miałam, teraz jej nie mam, ale miałam zrobioną ze słoika. Wnętrze tej pułapki malujemy na czarno, zewnętrze malujemy na srebrny kolor. Ja jeszcze na tym srebrnym kolorze metodą dekupażu umieściłam sobie właśnie pentagram, z drugiej strony umieściłam sobie chyba tryskietę i w tak ładnej formie ona sobie była, czyli srebrna farba na zewnątrz, czarna farba do środka. Małe lustereczka, o których mowa, ja zakupowałam w różnych miejscach. Jeżeli piszecie na Allegro sieczka lustrzana, to wam się pokaże sporo albo okrągłych lustereczek, albo kwadratowych. Ja do tej pułapki na demony używałam lustereczek kwadratowych, ale również taką sieczkę lustrzaną można zrobić z brokatu, to też jest rodzaj lustra, jeżeli nie ma nic innego dostępnego, wtedy najlepiej, żeby to był brokat srebrny. Ewentualnie można tą sieczkę lustrzaną zakupić, słuchajcie, ostatnio były w Tigerze do zakupienia takie bloczki małych kwadratowych lusterek, gdzie fajnie się je cięło nawet w paseczki i można było cały pasek tych lusterek przykleić. Co robimy z tymi lusterkami? Jak już mamy pomalowany ten swój słoik, tą swoją szklankę wewnątrz na czarno, na zewnątrz na srebrno, mamy nałożony na niego pentagram, najlepiej jako znak ochronny, albo macie swoją runę, swoje ulubione znaki ochronne, które możecie nałożyć również na ten słój. Tu już metoda dekupażu, czyli wydrukowanej kartki i kleju dowolna. Bardzo dobrze jest nakleić wokół lustereczka przy brzegu i w środku lustereczka przy brzegu. Dlatego, że w momencie, kiedy wstawiamy świecę do takiej szklanej pułapki na demony, to te lustra tworzą rodzaj labiryntu, z którego ten zły duch, zła energia, zła emocja nie może się wydostać. To jest trochę tak, że jeżeli stoi jako ozdoba, to ona nie działa. Uaktywnia się dopiero w momencie wrzucenia do niej świecy, podgrzewacza i zapalenia tej świecy, dlatego że płomień wabi demona. W ten sposób, demona, no ja nazwane to jest w ogóle, ja to nazwałam, ale to w ogóle jest nazwane pułapką na demony. I czasem demony wyłapuje, to zaraz wam powiem, ale właśnie ten płomień świecy wabi demona i on już nie może wyjść z tej pułapki i zakręca się w ten lustrzany świat. To jest jak taki lustrzany labirynt, gdzie wszystko jest powielane, podwajane, zamknięte i on po prostu spoza tej szklanki nie wyjdzie. On ginie w tym alternatywnym świecie, rozmywa się na tysiące kawałków i po prostu ta zła energia przestaje istnieć. Przedmiot bardzo dobry, jeżeli chodzi o sprawy magiczne, także no ja zachęcam do tego, żeby każdy sobie taką pułapkę na demony zrobił. I pamiętajcie, że właśnie ona działa wtedy, kiedy świeca wabi te negatywne energie. To, że wyłapuje negatywne energie, które rozbijają się po tym lustrzanym świecie, to jest jedna sprawa, ale czasem mogą być przypadki faktycznie złapania w taką pułapkę nie tylko myszy, ale i szczura wodnego. Ja pamiętam, miałam ten swój słoik na demony, podgrzewacz, najłatwiej w to wszystko wchodzi, o ogień chodzi, żeby wabił, niekoniecznie o dużą świecę.
I taki słoik na demony, na łapacz demonów stawia się albo na oknie, przy oknie, albo przy drzwiach, żeby gdzieś tam, gdzie te portale są, żeby ta energia tam negatywna była wyłapywana. Właśnie z intencją wyłapywania negatywnej energii. No bo równie dobrze można wyłapać pozytywną i też ją zgubić, więc intencja musi być wiadoma. Jest to słoik, pułapka na demony. I z takiego małego podgrzewacza zrobił się taki wielki ogień i buchał przez 3 minuty wszędzie, nie wiadomo czym się spalając. Aczkolwiek demon zapewne się nie wydostał. Króciutki filmik nagrany lata temu, w momencie kiedy ja tą całą pułapkę po prostu przeniosłam do zlewu, na zasadzie weź się tam wypal to świeco, bylebyś mi mieszkania nie spaliła, no to miałam to faktycznie nagrane, więc możecie to jeszcze odnaleźć. Ale dokładnie tak. I teraz tak, co robimy, jeżeli już wypalimy świecę? Nie musimy robić tego codziennie. Słuchajcie, to nie jest pułapka na demony pod tytułem codziennie muszę działać. No my codziennie w naszym życiu nie mamy, no czasem nas zaatakuje inkub, sukub, czujemy się negatywnie, więc wtedy należy jej używać. Dobrze, że to jest słoik, zakręcamy, zatykamy, wynosimy daleko i robimy uchu, uchu, odejdź duchu. Po prostu wyrzucamy te resztki, które zostają. W tym lustrzanym świecie nie da się z tego lustrzanego świata wyjść. Mogą pozostać jakieś resztki, jakieś popierdółki energii. Należy dać to w przestrzeń. Niech się to oczyści i uwolni. Stawiamy sobie z powrotem naszą pułapkę na demony i z powrotem w ramach, kiedy nam się nie tyle zachce, co poczujemy, że to jest właśnie ten moment, kiedy trzeba znów nałapać w ten słoik negatywnej energii i ją wyrzucić z domu, no to wtedy ją uaktywniamy świecą i działamy dalej. Słuchajcie, bardzo prosty, bardzo fajny, bardzo skuteczny przepis. Ja mam nadzieję, że Wy sobie to również zrobicie. I owszem, jest to magia z rodzaju muszę się postarać, by mieć składniki, bo tak, fajnie by było, gdyby to był słoik, który Wam się podoba. Fajnie by było wybrać symbole, które Wam się podobają. Trzeba kupić farby, znaleźć lusterka. Wiadomo, ale pamiętajcie, że im magię czynimy z większym zaangażowaniem, tym lepiej te przedmioty działają. To są wtedy nasze przedmioty. Nazywa mówi, czyli ona jest wielokrotnego użytku, ta pułapka. Oczywiście, że tak, dlatego, że przedmiot magiczny, tak jak różdżka wielokrotnego użytku, jak pentagram wielokrotnego użytku, tak i ta pułapka jest wielokrotnego użytku, więc fajnie, żeby nam wyglądała ładnie w domu. Jednocześnie nasza uwaga jest jej poświęcona i jednocześnie od czasu do czasu zakręcamy złe byty i już. Tylko, że musicie jej pilnować w sensie ognia, bo z doświadczenia wiem, że z małego podgrzewacza robi się wielki pożar w momencie, kiedy faktycznie bardzo negatywne energie są wyłapywane. Użycie na przykład w czasie nowiu raz na miesiąc jest bardzo fajne. Nie zapomnieć zatkać, no jeżeli nam się uda zakręcić, więc mądrze by było zostawić ten gwint, prawda? Żeby można było zakręcić ten słoik, lusterka troszeczkę niżej, lusterka wewnątrz. I można ją wielokrotnie używać. Bardzo prosta, bardzo fajna sprawa. Jutro Was instagramowo zapraszam, o ile tylko dam radę, o godzinie 9 na kawkę. Natomiast w krótkim filmiku będzie troszeczkę o oczyszczaniu dźwiękiem. Niedużo, ale jak zwykle u mnie skutecznie. Dziękuję Wam bardzo za bycie, dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie, żeby zajrzeć do IGTV. Tam próbuję tworzyć playlisty w sensie drobne magiczne, w sensie kawa z wróżką, w sensie coś tam jeszcze jest. Próbuję te drobne magiczne rzeczy tworzyć. Mam nadzieję, że Wam się przydadzą. No i to jest mój 6. magiczny przepis w tym vlogmasie i tak to będzie właśnie w grudniu, mam nadzieję, odpukać. Wyglądało, co prawda nie wiadomo o której godzinie, jak będę miała chwilę, żeby z Wami posiedzieć i Wam poopowiadać, ale myślę, że skuteczne, króciutkie sposobiki na różne magiczne rzeczy Wam się bardzo przydadzą, a przeważnie są przetestowane przez muła, więc mogę powiedzieć, co bardziej płonie, a co mniej płonie i co działa, a co niekoniecznie. Do zobaczenia, żegnam się z Wami grudniowo, christmasowo, z wielkim poziomem gwiazdkowości. Do zobaczyska. Pa, pa, pa.